dzisiaj Państwu opowiedzieć o stresie i jego wpływie na nasz organizm. W tym celu cofniemy się do okresu, kiedy jeszcze znajdowaliśmy się w jaskiniach. Wówczas człowiek miał dwie przyczyny stresu podstawowe. Jedna z nich to była powodowana chęcią zdobycia pożywienia. Walka ta była jednym ze źródłem stresu. Drugim podstawowym źródłem stresu była ucieczka przed owymi drapieżnikami, bądź też nawet przed innymi osobnikami. Tak jak widać na tym rysunku, postacie te na skutek takiego trybu życia są bardzo dobrze umięśnione. I teraz, jeżeli Państwo zwrócą uwagę, jest na obrazku zaznaczona głowa i mięśnie. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji stresu właśnie do tych organów w dużej ilości musi docierać przede wszystkim glukoza i tlen. Do głowy z tego względu, że taka osoba musi bardzo intensywnie myśleć, jak nie zostać ofiarą i jak zdobyć pokarm. Do mięśni wiadomo, że muszą one być przygotowane zarówno do walki, jak i w razie czego do ucieczki. Mamy jeszcze zaznaczone na zdjęciu takie składniki jak woda, witaminy, minerały. Oczywiście wszystkie te substancje zostały już przed ową walką pochłonięte przez organizm. Na drugiej postaci widzimy zaznaczone płuca i serce. Jest to zaznaczone z tego względu, że również podczas takiej sytuacji stresowej system współczulny jest włączony, który przyspiesza pracę płuc i pracę serca, z tego względu, iż serce musi pompować krew łącznie z glukozą i tlenem do mózgu i do mięśni. Na tym kolejnym zdjęciu widzimy zaznaczoną również wątrobę, dlatego że to ona bierze udział również w reakcji stresu. Tutaj widzimy już sytuację codzienną. Też jest to sytuacja stresowa. Natomiast znacznie się ona różni od poprzedniej. Przede wszystkim widzimy tutaj osoby, które są w bezruchu. Tym niemniej również u nich stres przebiega tak samo jak przed 1000 lat. Mianowicie tak samo włączany jest układ sympatyczny, nerwowy, przyspieszana jest akcja serca, zwiększa się częstotliwość oddechów, rośnie ciśnienie tętnicze i tak samo jak przed laty, do tej reakcji potrzebna jest nam glukoza i tlen dla pracy mózgu przede wszystkim, dlatego iż w sytuacji dzisiejszej nie wykorzystujemy pracy mięśni. Tak samo jak poprzednio, organizmy oczywiście musiały być zaopatrzone również w wodę, minerały i witaminy. W sytuacji, kiedy jesteśmy w bezruchu, tym niemniej oddziaływuje na nas czynniki stresowe. Przy braku pracy mięśni pozostaje jeden problem nierozwiązany, mianowicie nadmiar glukozy. Glukoza, która nie została zużyta przez mięśnie, albowiem mózg zużywa glukozę, bo tak samo intensywnie myśli jak przed laty, natomiast nie pracuje cała masa mięśni. Cóż wobec tego zachodzi? Wówczas okazuje się, że we krwi mamy zbyt duży poziom cukru i tu możemy się dopatrywać przyczyn naszych obecnych chorób. Oczywiście organizm stara się radzić z tym problemem, produkuje insulinę, stara się powtórnie przemieścić cukier w innej formie, w formie trójglicerydów do tkanki tłuszczowej. Jednakże czasami okazuje się, iż tego cukru jest za dużo i wówczas trójglicerydy nie mieszczą się już w tkance tłuszczowej i również w dużej ilości pojawiają się we krwi.
Cukier z krwi również usuwany jest w takiej sytuacji do mózgu, gdzie organizm stara się go wykorzystać. Oczywiście nadmiar glukozy i trójglicerydów we krwi nie stanowią jedynego problemu, który pojawia się na skutek zbyt dużego obciążenia stresem. Tutaj mamy obrazek, który przedstawia sytuację, z jaką się spotkał fizjolog kanadyjski Hans Selye. Otóż w swoich badaniach na zwierzętach zauważył, że zwierzęta poddane długotrwałemu stresowi mają w efekcie przerośniętą tarczycę, mają wrzody żołądka, również nastąpiła inwolucja grasicy i węzłów chłonnych, a także nastąpił przerost nadnerczy. Dlaczego się tak dzieje? Podczas stresu podwzgórze poprzez kortykoliberyny pobudza przysadkę, która wydziela hormon ACTH, który to z kolei pobudza nadnercza do pracy. Wówczas w sytuacji stresu, jest to już druga faza stresu według Hansa Selye, następuje wydzielanie dużych ilości kortyzolu. Jako że substancją przeciwną do kortyzolu jest hormon DHAE, wówczas na skutek takich reakcji następuje hamowanie odporności komórkowej na rzecz odporności humoralnej. Organizm w tej sytuacji rezygnuje z rozwiązywania problemów na poziomie komórkowym, dlatego iż jest to dla niego w danej chwili mniej istotne. Natomiast w sytuacji przewlekłego stresu taka sytuacja jest bardzo niekorzystna, dlatego że organizm nie walczy chociażby z mikroorganizmami, jak też z komórkami, które uległy chociażby mutacjom. Następnie w sytuacji stresu wydzielany jest w dużej ilości kwas solny. Hamowane są procesy wydzielania hormonów płciowych, dlatego iż pierwotnie, kiedy walczyliśmy z owym niedźwiedziem, tak jak to było pokazane na rysunku, hormony płciowe były w tej sytuacji niepotrzebne, a więc były hamowane. Natomiast w dzisiejszej sytuacji, w sytuacji ciągłego stresu, taka sytuacja wiadomo, że jest niekorzystna dla człowieka, gdyż może w efekcie doprowadzić do pozbawienia możliwości rozrodu. Również podczas stresu, jak mamy to zaznaczone na rysunku, wydzielany jest kwas solny, który niszczy nasz układ pokarmowy. Stąd też częste problemy u dzisiejszych osób z przewodem pokarmowym. Jak widzimy, również hamowana jest praca tarczycy w sytuacji stresu i tutaj możemy dopatrywać się przyczyn chorób tarczycy, dość częstych w dzisiejszych czasach. Kolejnym skutkiem stresu w dzisiejszych czasach są zaburzenia snu. Dlaczego do tego dochodzi? Właśnie z tej racji, iż przeważa u nas w znacznym stopniu wytworzony kortyzol. Prawidłowe ilości kortyzolu powinny wyglądać tak jak na tym wykresie. Największe stężenie kortyzolu powinno przypadać w granicach godziny 8 rano. Później pod wieczór powinno ono spadać w normie. Natomiast w sytuacji stresu wysoki poziom kortyzolu mamy również w godzinach nocnych. Fakt ten powoduje, iż zapadamy bardzo szybko w sen. Można to określić do zapadania się w czarną dziurę. Natomiast na skutek zaburzenia równowagi pomiędzy kortyzolem a DHAE mamy do czynienia z brakiem marzeń sennych. I chociażby po tym objawie możemy poznać, jak bardzo jesteśmy zestresowani. Kolejnym znanym skutkiem stresu jest wzrost ciśnienia tętniczego, o którym już wspominaliśmy. Dochodzi do tego prawdopodobnie na skutek uszkodzenia pewnych ścieżek w mózgu. Istnieje teoria, iż na skutek stresu oksydacyjnego dochodzi do uszkodzenia struktur limbicznych w mózgu i wówczas to
nawet w sytuacji, kiedy stres już nie istnieje, czynniki stresujące przestały na nas oddziaływać, nadal mamy podwyższone ciśnienie, gdyż już ta ścieżka neuronów zamknęła się i nadal powoduje podniesione ciśnienie w naszym organizmie. Tak jak wcześniej zauważyliśmy na poprzednich planszach, była zaznaczona woda, minerały i witaminy. Dlaczego zostało to zaznaczone? Dlatego, że w sytuacji stresu nasz metabolizm również zostaje bardzo przyspieszony i rośnie wówczas zapotrzebowanie na owe składniki. Organizm, broniąc się przed utratą wody, wydziela w sytuacji stresowej wazopresynę, która powoduje zahamowanie procesów wydalania wody. Natomiast jeżeli chodzi o witaminy i minerały, muszą one być uzupełnione. Wiadomo, że w sytuacji takiej, która istniała te kilka tysięcy lat temu, stres nie był tak bardzo długotrwały i po walce można było uzupełnić owe witaminy i minerały. Natomiast w dzisiejszej sytuacji, kiedy jesteśmy poddawani ciągłemu stresowi, musimy pamiętać o tym, że nasz organizm tak samo jak kiedyś ma takie samo zapotrzebowanie na owe składniki. Stąd też, żeby nie dochodziło do chorób na tle właśnie niedoborowych, należy owe składniki uzupełniać. Jest taki okres, kiedy organizm przestaje się przystosowywać do tego stresu. Jest to trzecia faza, według Hansa Selye, jest to faza wyczerpania. Wówczas to dochodzi do wszystkich poważnych chorób. Często są to już zmiany nieodwracalne. Stąd też wysiłki naukowców, które będą zmierzały do określenia fazy stresu, w której znajdujemy się każdy z nas w dzisiejszych czasach, będą mogły wcześniej spostrzec, w której fazie stresu znajdujemy się i tym samym będzie możliwość zapobiegania rozwoju chorób poprzez wcześniejszą reakcję.